Siemanko, witam was. Serdecznie jesteśmy pod Centrum Medycznym MML. I co tu robisz, Adrian, przede wszystkim? Na urlop przyjechałem. Na wczasy. Nie, zabieg dzisiaj mam przegrody nosa i jakby korekty i ustawienia mojego złamanego nosa. KSW-94, jakbyś z perspektywy czasu podsumował to wydarzenie, bo dużo się działo w związku z twoim udziałem, z twoją walką na tej gali. Co mogę powiedzieć o KSW-94? Wspaniała to była gala, nie zapomnę jej nigdy. No już co, różne są opinie, bardzo skrajne bym powiedział. No jakby ja sam jestem zadowolony z przebiegu mojej walki, ale no jakby rozumiem też, że no może i większe oczekiwania mają kibice co do walk, żeby działo się więcej, no jakby jestem zadowolony z wykonanego game planu i jakby z poprowadzenia tej walki. No i co, a wydaje mi się, że ogólnie gala była taka, nie było takiego wow, mi się wydaje, tej gali w tych walkach, taka była, no nie powiem może nudna, ale bez takich efektownych walk mocnych, nie? Ty rozważałeś w ogóle wycofanie się z tej walki z powodu tej kontuzji złamanego nosa, którą niosłeś tam na kilka tygodni przed galą? No, myślałem. Ale bardziej trener myślał. myślałem, ale gdzieś tam po tygodniu zacząłem robić w tym kasku i mówię, dobra, w sumie miałem taki kask z kratką, że jakby no, nie dotykało mojego nosa w ogóle, więc robiłem wszystko w tym kasku, nawet parter, zapasy, wszystko robiłem w kasku z kratką i wiesz co, myślałem, żeby się wycofać, ale po tygodniu mówię, jest nieźle, no to mówię, dobra, no myślę, że jakoś dojedziemy, no nie były takie komfortowe mega przygotowania, bo największe to problemy z oddychaniem i tam gdzieś te bóle głowy się zdarzały przez ten nos, nie? Jeszcze on taki średnio potrzaskany bardzo, to się tak naprawdę nie zrósł dobrze. No to najgorzej było z tym oddychaniem, nie? Że w ogóle nie miałem drożności, to było gdzieś takie męczące, a tak to mówię. Jakoś sobie z tym poradziliśmy. A w momencie, w którym wypadł Andrzej Grzebyk, zaświtało ci coś, że może wtedy właśnie jest dobra opcja, żeby tą walkę przełożyć, czy w ogóle już się nad tym nie zastanawiałeś na tamten moment? Wiesz co, no jak wypadł Grzebyk, no to mówię, kurde, widzisz, może to było po coś też wypadł, nie? I mówię, kurde, może ja też mam tą kontuzję, ale wiesz, to było tak, że dostałem telefon, że wypada Andrzej i że już zadzwonili do Igora, no to ja mówię, nie no, słuchaj, no jak już dzwonili, no to ja nie wyjdę na pizdę, że się kogoś boję. I mówię, wiesz, jakby to było może tak właśnie, że to byłoby w kolejności, że Andrzej wypada i kogoś będą szukać, to może bym to jeszcze rozważył, wiesz o co chodzi, ale jak już było klepnięte, że Igor bierze, ja mówię, to dobra, no co, bijemy się i tyle. Tak już teraz na spokojnie, co się udało zrealizować z taktyki na walkę z Igorem, czego się z tej taktyki nie udało zrealizować? Udało się zrealizować główny cel, czyli nie dostać nosa. To się udało. Nie no, wiesz co, plan był w sumie taki, jak może widzieliście, tylko po prostu było mało ciosów z góry, bo myślę, żebym szybciej napoczął Igora, bo miałem przez te dwie rundy bardzo dużo dogodnych pozycji do uderzania i rozbijania i gdzieś tam patrzyłem. W tych walkach, no to w pierwszej rundzie sama kontrola moja to trwa 4:30, a w drugiej chyba 3. Także no to był dobry moment do uderzenia, tylko problem był taki, że nie mogłem się odklejać twarzą od niego, bo jakby chciałem bić i odklejałem trochę głowę, to Igor mnie takimi kokosami bił w nos i w tej pierwszej rundzie już dostałem w nos i ten nos czułem i wcale to nie był mocny cios, tylko obcierka i tak już sobie zdawałem sprawę, że już nie mogłem oddychać dobrze. Ja mówię, jak trafi mnie tak jeszcze te dwa razy, no to będzie lipa. Jeszcze to oddychanie to nic, ale ta krew jakby mi się lała, to powiem ci, jest problem z oddychaniem. No to już wiesz, gdzieś musiałem sobie to kalkulować też, żeby cały czas. Zresztą nawet jak ktoś oglądał walkę i się przyjrzał, to jak kontrolowałem, to jakby mój nos cały czas chowałem w jego klatkę. Tak starałem się być maksymalnie blisko. No i co? I tyle. No poddanie się udało, bo wizualizowałem poddanie. Na nogę, nie wiedziałem, że to balacha będzie, ale wizualizowałem poddanie, bo chciałem poddać. Spodziewałeś się w ogóle trudniejszej walki z Igorem? Bo pamiętam, jak opowiadałeś o waszych sparingach, że to były niesamowite kotły i generalnie też widzowie chyba spodziewali się, że Igor może być takim dużym wyzwaniem dla ciebie, no a ta walka w zasadzie była całkowicie pod twoją kontrolą. Wiesz co, no spodziewałem się może, ale też widziałem, wiesz, na jakim
kurwa, jestem zawodnikiem, że zrobisz ze mną rok temu sparingi, a przyjedziesz za rok i będziesz zdziwiony, wiesz o co chodzi? Jakby, no ja z dnia na dzień, wiesz, mam taki fokus, żeby, nie wiem nawet, czy ten progres robię na sali, czy to tylko w mojej głowie, ale wychodzę na walkę i działa, wiesz o co chodzi? Tak działa moja psychika. No więc wiesz, jakby ja mówię, dobra, mówię, co to ma za znaczenie, jakieś sparingi sprzed półtora roku, czy były równe, czy wiesz, czy co tam się działo, jak mówię, ja jestem innym zawodnikiem, no i... No i jakby wiesz, no te dwie rundy, no to tam gdzieś, wiesz, ludzie też zarzucają, że ja się śmiałem wczoraj, mówię do Woja, mówię, zarzucali mi, że dwie rundy właśnie, że nudne, nie? Ja mówię, no, mówię, no dobrze, no mówię, ale przecież to co do mnie mówicie? To przecież mówię, to tylko ja się biję w tej walce? Przecież mógł coś robić, ja mówię, zróbcie tak, żeby trzymać drugiego dwie rundy na ziemi i nie mógł wstać. No przecież każdy tak może, nikt tak nie robi. Jakby poprawiłem na tyle tą swoją kontrolę, jakieś tam myczki nowe, gdzieś przyjechał do nas Jarek Kamasow, w ogóle mistrz Bellatora, czy były mistrz, bo przegrał z kim on przegrał? Z Johnsonem? Johnson? Jakiś tak się nazywa taki, chyba 28-1 ma teraz rekord i dużo podłapałem od niego ciekawych myczków takich z kontrolami zapaśniczymi, z tym wybieraniem kostek i mi to pasuje i tak sobie na tej walce to próbowałem i wychodziło. Jak to było z tą wypowiedzią i słowami Kawula do twojego narożnika? Ty kiedy się dowiedziałeś o tych słowach w ogóle? Bo ja wiem, że w ogóle tego nie wyłapaliśmy podczas gali i tak naprawdę dopiero to na dzień po chyba. No, nagrywając wywiad po gali jeszcze nie miałem tej świadomości, że taka sytuacja miała miejsce. Kiedy ty się o tym dowiedziałeś? Wiesz co, ja to miałem... Kurde, poczekaj, ja się dowiedziałem o tym... Po walce, no jak szliśmy do szatni, bo ja to w ogóle, wiesz, no jak byłem w amoku tej walki, czy tam nawet w klatce, czy coś, to wiesz, nawet, czy tam Martin do mnie coś mówił, to ja nie wiedziałem w ogóle, wiesz, mówię, chuj mi chodzi wszystkim, nie wiesz, to widziałem, że jakaś atmosfera była nerwowa, ale wiesz, ja byłem w amoku, dostałem ten czarny pas i to poddanie, no i zeszliśmy i dopiero tam potem mi zaczęli mówić, no to w tych wywiadach, tak w sumie to wyłapałem w wywiadach tak naprawdę, jak zadawali mi pytania, no to wiesz, no to się wkurwiłem, nie? Mówię, nie no, tak by się będzie, więc wiesz, no coś tam odpowiedziałem, myślę, że stosownie na to, co się wydarzyło, a może nawet uważam, że za delikatnie. Później mieliście też w mediach społecznościowych, bodajże na Twitterze też z Maćkiem wymianę zdań. Boksowaliśmy się, no. Co byś, jakiś pojedynek na memy nie został przez ciebie rozpoczęty, co jest? Maciek trafiał, ja brałem na kontrę, wiesz co, było blisko, tylko to zaczęło się szybko i szybko się skończyło. Bo to było tak, że Maciek wstawił, ja mu napisałem coś, no i Maciek mi odpisał i tak w sumie ta jego odpowiedź to już była taka jakby, wiesz, podanie ręki przez Twittera trochę. No to już mówię, no dobra, jak tak napisał, no to mówię, nie ma co tam jakby zaogniać tego, nie? Ale użyłeś sformułowania, że jeśli im nie pasuje twój styl, to mogą cię zwolnić. I gdzie byś się wtedy bił? Nie wiem, właśnie. Wróciłbym do Fenu. Paweł wziąłbyś mnie z powrotem. Zadzwoniłbym Paweł i tak, a tak, Adrian, przyjmiemy cię, ale musisz płacić 3 koła. To wtedy cię przyjmiemy. Ja mówię, Paweł, ale to wy mi jeszcze byście 3 koła. No ja jakoś byśmy się dogadali. Artur Gwóźdź, mój menadżer, jest matchmakerem na Babilonie, to może mnie gdzieś tam wrzucił. Martin też użył takiego sformułowania, bodajże nawet w wywiadzie ze mną, że jako promotor wolałby, żebyś przegrał po ładnej walce, niż wygrał po takiej. Co sądzisz w ogóle o takim podejściu? No, bardzo mnie cieszy, że on by wolał, a ja jednak wolałbym wygrać po brzydkiej. Bo powiem ci, no, i rozumiem, że liczy się efektowność, ale no, co by nie mówić, na koniec też liczy się zielone na tym i nikt mi nie powie, że przyjdę negocjować wypłatę z po przegranej i ktoś mi powie, że dostanę większe pieniądze niż po wygranej, no bo nie uwierzę w to nigdy, tak? Więc no jakby ja to rozumiem, ale no mówię, też wiesz co, taka narracja tej walki była, że była średnia, znaczy nie było takiej, że Lipna albo taka sobie, ale były takie skrajnie, że inni mówią, nie no, zajebista walka, dwie rundy kontrolował chłopa, także było to ludziom, którym imponowało to, że można tak wykluczyć gościa w walce, no byli też,
hejterzy, a hejterom wiadomo co, no to wiesz, to im nie pasowało, że tak powiem. Ale mówię, ja ogólnie byłem zadowolony z tej walki, tym bardziej, że widziałem, z jaką kontuzją wychodzę. I dużo też bardzo się zmieniło narracji dotyczącej tej walki, jak wrzuciłem vloga. Nie wiem, czy oglądasz vloga? No, jak złamałem ten nos. I wiesz, i ludzie tam, widziałem w ogóle tak już jak to poszło w media, to ludzie tak właśnie zaczęli bardzo przychylnie pisać, że o kurde, ale on jest kozakiem, wiesz, kurde, ze złamanym nosem wychodzi. I jakby no, zmienił się obrót, że ludzie też zrozumieli, czemu też musiałem jakby prowadzić tak tą walkę. No i myślę, że to wyszło na plus koniec końców. Myślisz, że w ogóle te głosy krytyki odnośnie tego stylu, jaki zaprezentowałeś w tej walce, to jest troszeczkę kumulacja po walce z Parnasem? Czyli moje pytanie jest takie, czy gdyby nie walka z Parnasem, to w ogóle nie byłoby żadnych głosów krytyki podczas tego starcia? Kurde, nie wiem, powiem ci. No myślę, że się skumulowało, wiesz, tamta walka tak, kurde, była, no taka wyszła na jakby... każdy widzi, że jakby ja dążyłem do klinczu, ale jak oglądałem tyle razy tą walkę, to tam było po prostu tak, że my po każdej akcji stójkowej, czyli po dwóch ciosach, spotykaliśmy się w klinczu, jakbyśmy się umówili na to. Bo wiesz, no bo to też jest co innego jak, wiesz, i bijemy akcję, ja chcę ci klinczować i ty się oddalasz. I nie chcesz tego klinczu. Ale wiesz, my się spotkaliśmy w tym klinczu tak, jakbyśmy byli dosłownie umówieni na to, więc po tych, to było tak, że on czuł respekt przed moimi ciosami, a ja trochę przed jego szybkością. I w tych wymianach, jakby były, wiesz, 2-3 ciosy i każdy czuł respekt przed tą akcją i koniec końców spotykaliśmy się w tym klinczu. A klincz był taki, że tak, no i ja byłem fizyczniejszy, dociskałem więcej jakby do siatki i dlatego ja zbieram tego żniwo. Ale jakby jak czułem moment, że ja już mam dosyć i bym chciał to puścić, to przejmował inicjatywę Parnas i mi obracał. No bo zwróćcie uwagę, no jakby on chciał uciekać, to by po prostu uciekał. A zobaczcie, on też kilka razy obrócił mnie na siatkę i jakoś klinczu nie zrywał, tylko on mnie wpychał w siatkę, nie? A to był moment, żeby on uciekał. Więc ta walka była popierdzielona. Tak teraz stwierdzam, że to po prostu była dziwna walka. Mówię, że mnie zaskoczył jego styl, ja, a jego mój. I to takie wyszło do dupy. Wczoraj miałeś mieć rozmowy z KSW. Coś konkretnego było? Były te rozmowy? Były rozmowy, ale mówię, konkrety to jeszcze, to było takie pierwsze spotkanie, to nawet nic konkretnego nie powiem, bo dopiero za tydzień będziemy mieli, po Olsztynie będziemy mieli jeszcze jedno takie, myślę, że już ostatnie, no to wtedy będę mógł się wypowiedzieć na temat wszystkiego, czy będę zadowolony, czy nie, i jak to wszystko między nami wyszło i jaka relacja będzie dalej. Atmosfera pokojowa czy w napiętej atmosferze? Służbowa na razie. Nie, no normalnie rozmawialiśmy, no bo no, nie da się przekrzykiwać i negocjować i rozmawiać, no bo no, nie jesteśmy dziećmi. No ale uważam, że jakby, no i będziemy jeszcze rozmawiać tam po tym Olsztynie, to wtedy będę mógł powiedzieć już tak na gorąco, myślę, że KSW też, jaka jest sytuacja między nami. Jak spędziłeś te pierwsze dni po obronie pasa i po zdobyciu czarnego pasa brazylijskiego jiu-jitsu? Widziałem jakąś fotę, że chyba byłeś we Włoszech. Pojechałem na obóz w kimonach. Nie, wiesz co, ja byłem we Włoszech, byłem na rybach i z tydzień później pojechałem do Włoch, no, do Pizy. Byliśmy w Pizie chyba 5 dni, ale już po dwóch to miałem dosyć, czy po trzech. Nie, co ty, Włosi, to ja nie mam takiego stylu życia, człowieku. To po dwóch dniach to mi brzuch już bolał od tego jedzenia tam, człowieku. Ja mówię, jak oni żyją, człowieku, na śniadanie, croissanty. Jeszcze pierwszy dzień to podjarany byłem. Mówię, dobra, na kawkę idziemy na jakieś croissanty. Jadłem tych po cztery croissanty, jakieś z nutellą, z pistacją. Potem pizzę, carbonara, wieczorem znowu coś, wiesz. I ja mówię, ja pierdolę, jak oni tak codziennie jedzą, to ja mówię, ja mam zdech. Ja po trzech dniach też miałem dosyć, mówię, kuwa, chcę wrócić i zjeść moją granolę. No, coś tam się jeszcze wypiło, jakieś winko, także ogólnie spoko, wyjazd. Ale mówię, no, jestem pod wrażeniem, że Włosi mogą prowadzić taki tryb życia. No, jest on specyficzny, no, ale szczególnie mnie te siesty irytują, jak tam jeżdżę i ja bym zjadł coś wtedy, gdy w Polsce się je obiad. To my też tak mieliśmy, no, by nas zaskoczyło, bo my byliśmy z moim kolegą, który ma w ogóle restaurację włoską i jakby on był, no, nie naszym przewodnikiem, ale on zna bardzo od kuchni Włochy, więc on nam sprawdzał, te restauracje czytał i chodziliśmy do takich dobrych. No i właśnie z tymi siestami, to on nam mówił, nie, musimy teraz coś zjeść, bo teraz 3 godziny będzie urlop, nie? Ja mówię, jak kurwa 3 godziny? No mówi, będzie, nie? No idzie się, ja mówię, sklepy pozamykane.
Ja mówię, normalnie sklepy pozamykane, restauracje pozamykane. Ja mówię, co tu się dzieje? Wiesz, ja byłem chyba trzeci raz we Włoszech, ale jak byliśmy w Rzymie, to tak nie zwracałem na to uwagi w ogóle. Bo Rzym też się rządzi trochę swoimi prawami. Tam jest tylu turystów, właśnie, że on się bardziej otworzył. I w Rzymie tego nie było. A nawet jak coś było zamknięte, to wiesz, to i tak dużo restauracji było otwarte, no nie zwróciłem na to uwagi. I mówię, Rzym to dla mnie jest jakby... Ja bym zrobił oddzielne państwo, bo oni tam żyją w ogóle po swojemu. Ten Rzym jest taki turystyczny i wiesz, ja jak byłem w Rzymie, to żyłem tymi Włochami, że to Rzym. Ale jak tu pojechałem, to Rzym to nie są Włochy. To jest w ogóle, tam jest taka turystyka typowa i tam jest w ogóle zupełnie inaczej. Tutaj jak byłem w tej Pizie i w Livorno chyba jeszcze byliśmy, to tam było fajnie. Kiedy powrót, Adrian, w takim razie? No bo my tutaj mamy dzisiaj zabieg w MML-u, znaczy może nie dzisiaj, ale... O ile mi ucieknę, kurwa, bo trochę się boję, trochę się cykam. Zobaczcie, cyka się, no wychodzi się bić w klatce. Mówię, wczoraj mówię, to już mówię to któreś osobie, mówię, człowieku, nie boję się wyjść napierdalać, bo mówię, w ogóle się nie boję, mówię, nie mam takiego czegoś, że się boję wyjść do klatki, a tu to jak, czego ja już 3 dni myślę o tym zabiegu, dzisiaj to spać nie mogłem i myślę, że mi zostało 1,5 godziny, to mi słabo. To dlatego tak mnie pytasz cały czas, czy bolało, czy nie bolało, jak się czułem? Ja już obdzwoniłem wszystkich, którzy mieli operację na nas. Dzisiaj dzwoniłem po drodze się do Krakusa. Mówię, ty, jak miałeś tą przegrodę, to bardzo ci bolało. On tak, nie, uśpili mnie i nic, było git. A on tak, a ja właśnie najbardziej tak się boję usypiania. Że jakby samego zabiegu i bólu, po to ja się nie boję. Bo jestem, na ból jestem dosyć odporny, tylko najbardziej to się boję usypiania. Jakby nie lubię nie mieć takiej kontroli, że oni, jak pamiętam, miałem operację na rękę 4 lata temu, to tam były takie, że oni mnie, że ja czekałem na tej, tam już ubrany w ten kombinezon, to już mnie stresuje, przynieśli mi jakąś tapsę tam głupiego Jasia, czy nie wiem co to było, no i położyli mnie na tym łóżku, no i ja tak leżę, no i coś tam sobie, nie wiem, śmiałem się cały czas, bo to wiesz jak o tej tabletce, i oni mówią, żeś tam, że no, że tu zaraz będziemy zaczynać, że tu mi podłącza wewnątrz i tam pana uśpimy, a ja mówię tak, nie ma opcji, nie uśpicie mnie. Ja mówię, ja się skupię, ja mówię, no nie tak, ja się skupię i mówię, ja się nie dam uśpić, mówię, ja mówię, tak zrobię, żeby nie uśpicie, no i potem się obudziłem po zabiegu. Właśnie te pobudki są najgorsze, bo ja też powiedziałem, że nie ma opcji, oni powiedzą, że jak będą ci do 10, to zapamiętam może 6 i w sumie to chyba 5 ostatnio to pamiętałem, tak? Ale najgorsze są te pobudki, wtedy... A ja nie zrobiłem liczenia właśnie, bo oni mówią, żeby liczyć, a ja tak się skupiałem, żeby mnie nie uśpili, że kurwa nawet nie wiem, kiedy odcięłem. Znaczy, bo to, z tą narkozą, to jak raz miałem, to pamiętam, że to jest tak, sekunda ci mija, nie? Że jakby leżysz tam i już cię budzą. No bo jak jesteś w takim głębokim tym, to ty nawet nie, leżałbyś tam 3 dni, dla ciebie to by minęło sekunda, nie? Kiedy powrót, Adrian? KSW 100? O ile będą mnie chcieli. W KSW w ogóle? O ile będą mnie chcieli w KSW i o ile w ogóle będą chcieli mnie oglądać mój nudny styl walki. Chyba, że zrobimy galę w Rawie Mazowieckiej. Nie, śmieję się. Wiesz co, no, myślę, że to by nawet tak się składało może. Zależy, co zaproponują. No, jak będzie jakaś fajna, duża walka na KSW 100, to się zadeklarowałem, że chętnie. No bo teraz to myślę, że wakacje będę potrzebował, tak myślę, że też 6 tygodni. Myślę, że do treningu to wrócę po 2 tygodniach, tylko wiesz, na jakieś sparingi czy coś, no to myślę, że 2 miechy czy coś to z głowy na pewno minimum. Także myślę, że byłoby przyjemnie na KSW 100. Słyszałem, no widzę w internecie, piszą, że Soldisz ma wrócić. Byłoby ciekawie. Albo nie wiem, kto tam jeszcze jest. To zaraz cię zapytam, bo wyprzedzasz moje pytania, zanim do Soldiczu, ale niech będzie Soldicz, powrót, myślisz, że 7-7 czy 8-4? Roberto, wiesz co, w łanie on się bił w 8-1, czy 80, tam jest ta super, super półśrednia, tam się to chyba nazywa, tak? Czy w Brave się to tak nazywa? Super półśrednia? Ale w tym łanie jest tak, że Roberto nie może dużo ważyć. Bo oni mają chyba procentowość masy ciała zbijania wagi, czyli jak on ci bije tam chyba w 81 kilo, tam jest, mi się taki wydaje, że tam są dziwne wagi, to nie możesz utracić większej masy ciała niż ileś procent, więc on nie może dużo zbijać, tam podobno może zbić 4-5 kilo w zależności od masy ciała, więc moim zdaniem to na pewno 7-7, bo zresztą widziałem go, nie jest duży, na pewno nie na 8-4. Bo też mówi się, zresztą gdzieś w internecie widziałem taką... statystykę, ankietę,
że dla Mameda Khalidova to taka jest szykowana walka. Najchętniej by ludzie zaczęli właśnie Roberto Soldicza z Mamedem Khalidovem na setce. Jeśli tak, to co by ci zostało wtedy? Rewanż z Grzybylkiem, rewanż z Michaliszynem? Do którego rewanżu ci jest bliżej ewentualnie? Mojemu menadżerowi pewnie do rewanżu z Grzybykiem. Muszę trzymać stronę, kurde, menadżera. Ale wiesz co, nie wiem, no zobaczymy. No jak, powiem ci, jeśli chodzi o tą walkę, tak naprawdę co federacja zaproponuje, to po prostu no, my nie będziemy wymyślać, bo zawsze biorę każdą walkę, ale bliżej byłoby mi w ogóle do walk takich typu z Roberto albo z Mamedem w jakimś catchweightie, wiesz co chodzi. No coś takiego fajnego, to mi się byłoby coś. A mówię, takie rankingowe, to mówię, niech tu decyduje szanowne jury. I tak już wygrałem z każdym chyba po kolei, z kim mogłem. A nie, jeszcze Hoj został. Jeszcze został Hoj. No a gdyby doszło do takiej sytuacji, że w Łodzi w lipcu Paweł Pawlak przegra z Damianem Janikowskim i straci pas w 8-4, to czy ewentualnie byłbyś na taki super fight otwarty z Damianem o pas w drugiej kategorii wagowej? No bo chyba tylko Paweł Pawlak cię obecnie wstrzymuje, żeby spróbować swoich sił w 8-4. No tak, wiesz co, jakbym miał iść do kategorii wyżej, to na pewno, no nie robię tego dlatego, no bo jest Paweł jest mistrzem. Kurde, wiesz co, mi to głupio aż o tym gadać, no bo co mam powiedzieć, wiesz, no jak przegram, Paweł wygra, no. Paweł jest mocny, nie sądzę, żeby, no mówię, Damian miał czym mu zagrozić. Jakby coś się wydarzyło takiego, wiesz, nieprzewidywanego, to myślę, że będziemy myśleć wtedy, ale mówię, na tą chwilę to nie sądzę, żeby w ogóle go, żeby Damian z nim wygrał, nie widzę tego raczej. Jakie plany na najbliższe tygodnie? No zobaczymy. Powiem ci, jak kurwa zejdę z bloku operacyjnego. Słuchaj, nie masz się czym stresować, to jest prosty zabieg, ale gdyby coś miało pójść nie tak, to masz okazję pożegnać się z widzami. No teraz właśnie, możesz z tego skorzystać. No właśnie, ja mówię, że a jak się nie obudzę? Oj tak, chuj, jeden klik czerwieni. Nie no, mam nadzieję, że się obudzę. Nie no, boję się strasznie, ale no myślę, że będzie dobrze. No. A po co będę robił? Wiesz co, nie wiem, no z tydzień to będę musiał odpocząć, myślę. O! Wiem, co się zabieram, przeprowadzka mi się szykuje, to jest jeszcze jedno. Teraz w 3 dni robiłem salon, pomagałem żonie, bo się też przenosiła. Teraz będziemy mieli przeprowadzkę i jeszcze mam, kurde, pomysł na, żeby zacząć streamy z CS-a. Co? Ja już o tym słyszę przynajmniej rok czasu. Ale no właśnie, bo nie było konceptu, a teraz mam kolegę do gry, bo Wikłać jeszcze gra i graliśmy i dlatego mi się zachciało grać. I zagraliśmy razem jakieś meczyki, tam jeszcze Bartek gra i właśnie teraz nagrywałem sobie chyba wczoraj albo przedwczoraj wiadomości z Paszą i z Paszą się ustawiłem na gierkę, żeby właśnie zrobić vlog. Zrobię vlog z gierki z Paszą, coś tam sobie pogadamy, wiesz, on nagra swoją perspektywę, ja swoją i to zmontujemy jakoś fajnie i zobaczymy, jaki będzie odzew. Mamy myślę, że będzie spoko i wtedy myślę, że ruszamy z tym. W ogóle są fajne pomysły, żeby zrobić na przykład drużynę KSW i wiesz, i na przykład grać z innymi jakimiś drużynami innych, no nie wiem, na przykład zebrać sobie drużynę, kurwa, Fejmu, którzy grają drużynę piłki nożnej reprezentacji, oni też grają w CS-a. I wiesz, i na przykład chcę grać 5-5 i robić takie mini turnieje, to powiem ci, że w ogóle spoko. Inny odbiorca zupełnie. Ludzie myślę, byli zainteresowani. No także co, drodzy widzowie. Miejmy nadzieję, że Bartosz się obudzi po tym zabiegu, bo żebyście mogli oglądać jego vlogi. Dajcie suba i łapkę. To się... no, dajcie suba i łapkę na Bartosa kanale, to się na pewno wtedy obudzi, żeby wrócić do takiej liczby subskrybentów. No co, ja ci dziękuję za poświęcony czas na ten wywiad w takich, a nie innych okolicznościach. Powodzenia życzę. Nic się nie stresuj. W takich stresujących warunkach dla mnie. No, mówię ci, nie, no przed walką to jest nic, mówię wam, walka to jest easy. A ja sobie tak mówię, żeby całą karierę marzyłem tylko o tym, żeby nie mieć nigdy żadnej operacji. Kurwa, trafiła się ta ręka i tak mogłem tego nie operować, ale ta ręka tak mi się średnio zrastała, bo ona mi tak strzelała za każdym razem, bo ona była jakieś złamanie kątowe miała, lekkie i jakby co uderzałem tam w jakiś dziwny sposób, to jakby w tym miejscu się zawsze łamała. No i lekarz powiedział, że trzeba to zrobić, ja mówię... No jak się jeszcze wahałem, mówię, dobra, może z taką będę się bił, ale się już nie dało bić z taką, więc zrobiłem. No i myślałem, że już to będzie ostatni zabieg w moim życiu.
Ale wychodzi na to, że nie i chyba jeszcze, że nie ostatni, kurwa. Jakbyście nigdy nie widzieli obsranego Bartosa, to właśnie macie okazję. Jak taki jestem pewniaczek, kozaczek przed walkami, to jak przyjedziecie do MML-u, to jest odwrotnie. No, dziękuję bardzo. Dzięki.